znowu ja w tym samym miejscu i z tą samą kawą jeszcze. W dzisiejszym odcinku może nagram wam vlog wakacyjny, jak minęli moje wakacje. No jeszcze tak z sercikiem jest pół miesiąca wakacji, ale myślę, że jest, że już nigdy nie zwiedzę tej miejscowości, że już nigdzie nie pozwiedzam, więc sobie będę tutaj w domu, nie? Wiadomo, wakacje zaczęli się od lipca, więc w lipcu to pracowałem jeszcze, więc jak prawie co roku wakacje pracowałem. No. Raz widziałem to już, nie pamiętam. Będę tutaj wam w międzyczasie wkleił zdjęcia, gdzie ja byłem. No. Więc może zacznę tak. Duchność kościelny. Nie wiem, czy zrobiłem wam, czy zrobiłem zdjęcie, czy nie, ale tutaj będę. No. W Juchnowcu kościelnym byłem, w Juchnowcu dolnym, górnym. No, co tam ciekawego jest w tym Juchnowcu? No, mamy tak, kościół, mały rynek, siłownia. No i wiecie, tak nie ma nic do zwiedzania, żeby było. Muszę dobrze się zastanowić, gdzie ja byłem. Mogłem się do tego odcinka przygotować. A, ale znają się, proszę. Co tam? Na żywo leci. No. W Hermanówce. No, w Hermanówce byłem. Hermanówka to taka wieś, gdybym powiedział. No. Taka wieś, domki, jaki tam. Chyba jedno pole uprawne widziałem i taki domki drewniane, nie? No. Tyrczówka chyba? No. Tyrczówka. Więc tam już widziałem. Co jeszcze? Kolonia Kuplany, Dzinatki. Jeśli chodzi o te kolonie Kuplany, no to taka pozamiastowa Białość Wostoku wieś, nie? Miastowa wieś, no, Krepacy to niedaleko, to prawie się nie liczy. Niewolnicza kościelna i Kurycka, no. W niewolnicy kościelnej to było coś wiedzieć, inaczej się nie spodziewałem, że będą mieli co do zwiedzania. Tutaj wam wkleję. Więc między tym, to ja będę wam wkleił nasz miejscowości, gdzie ja byłem. Chyba, że jeśli gdzieś się zapomnę, to wam tutaj dopiszę. No nie wiem, ta kościelna, Kurycka mówiłem, Kolonia Kuplany, Ignatki. Co jeszcze? Suras. Byłem w Surazu. No i Suras. Taka są miejscowości, 5 na 10, bo drogi oni mają kiepskie. Na rowery to tam nic nie mają, oprócz tylko koło sklepu park, no to taki malutki. No i tam dziwo mnie zaskoczyło stadion miejski, nie? Ja myślę, no ale podjadę ten stadion miejski, myślę, może będzie fajnie bojo, może będzie coś fajnego, nie? Zajeżdżam na ten stadion miejski, a tu bramki rozjebane, jedna bramka, tak? Naprzeciwko, zaraz być równoległe bramki, nie? To jedna o tak, o. Jedna po tej stronie tak stało, druga po tej. Nie no, zajebisty stadion. Nie powiem, nie? Ty chyba dla pijaków, kurwa, żeby tak nie grali tam, no. Więc... więc no. Gdzie jeszcze? Łapy. No. I to rowerem, i tam gdzie te miejscowości, to wam mówię, to rowerami był. Przyjaciółko, żeby nie było.
No bo sam to tak byś, na to mi się nie chciałbyś zwierzać. No bo sura z chłopy. Choros. Tykocin. To do tykociny to zaraz mam opowiem przykrą historię. Według mnie, bo ja miałem pecha niestety. Ja niestety miałem pecha. No, a jak już jesteśmy przy tykocinie, to pomówiłam tak. Zajechaliśmy rowerem, to było 30 km w jedną stronę. No i tylko już w jedną stronę 30 km. Zrobimy rowerem. Zapytacie się dlaczego, to zaraz wam powiem. Takie szczęście nie w szczęściu miałem, że ja pierdykam. No, a to była trochę moja wina, moja nauczka, że tak powiem. Ale nie za z tym. Zajechaliśmy rowerami do Tykocina. Przypięliśmy rower tam, no żeby pochodził sobie. Spięliśmy rowery, pochodziliśmy po rynku starym, zamek w Tykocinie zwiedziliśmy i tak sobie pochodziliśmy po tym Tykocinie. Pozwiedzialiśmy praktycznie wszystko, tak cały Tykocin pozwiedzialiśmy. Dobra, pora wracać do domu, a że była jest młoda godzina, do wieczora mieliśmy czas, bo to była chyba 14-15 godzina gdzieś tak. Ja myślę, dobra, to może jeszcze gdzieś indziej pojedziemy rowerami. No i zachodzę. Moja przyjaciółka odpina rowery. Ja już siadam na rower. Patrzę w dół koła. Hamulec rozjebany. Nie działa. Jak moja przyjaciółka to zobaczyła, no to powiedział, mogłeś to naprawić, miałeś kasę, a to byś nie chciał, teraz ma za swoje. W sumie miał rację. No. I co jeszcze, o. No ja tam próbowałem ten hamulec naprawić. Moja przyjaciółka coś kombinowała, żeby co. Jakkolwiek ten hamulec działał, no. Wiesz, ktoś by powiedział, mogło kurwa nogami hamulec, tak, tylko jakbym się rozpędzał z górki i tam 40 na godzinę. 40 to nie, ale 30-25 km na godzinę i weź kurwa hamuj nogami. By się wyjebał, jeżeli by sobie krzywdę zrobił. Więc nogami hamulec to tak ryzykowny. Przy małej prędkości można hamować nogami, tak jak nie wiem, jedziesz pod górkę albo tak powoli jedziesz, no to można jeszcze zahamować nogami, ale nie jak się zapierdalasz, jak robisz kubicia. No. No i wyszło z tego morał, że rower już dupa, nie pojadę rowerem drogą powrotną. Dzwoniłem do Marki, Marka też dostałem od niej odpierdziel, no, że mogę naprawić do końca ten rower, mogę naprawić, a nie kurwa, tylko koło na pompowo wymienił na oliwy i dobra, działa hamulec, nie? A po jakimś czasie miałem z tego skutki. No. Miałem z tego skutki. Więc w drodze powrotną to ja musiałem niestety wracać z PKS-em. Rowerem, no. No, tyle dobrze, że przyjaciółka mi pomogła zakupić bilet, znaczy ona zakupiła bilet. Bo jakbym na piechtę bym wracał, to na piechtę 5,5 godziny. Czyli jakbym o 15 tam bym wyrósł, 21.30 plus przerwy,
Jakbym robił to 22, 22, 30 bym był w Białymstoku. Jakbym na pieszy bym wracał, nie? No i o tyle dobrze, że ja byłem z kimś, że no, moja przyjaciółka pomogła, żebym ja wracał w PKS. No, bo tak to naprawdę byłoby dupa. No. I co najgorsze, że ja nie miałem wtedy przy sobie pieniędzy. Teraz się nauczymy, że nawet mieć pieniądze odłożone na czarną godzinę, albo mieć przy sobie pieniądze na czarną godzinę, bo nie wiesz, nie znasz dnia, nie godziny, kiedy coś ci się przetrafi. No, mam nauczkę, dobra. Więc historia o tej godzinie jest zakończona. Będę ten tygodzin kurwa pamiętał chyba do końca życia. A tak, ty jesteś był hermanówka. Uraz łapy, mam powiedziałem. Czekajcie chwilę. Zrobię pauzę, żeby ten odcinek był długo nie odcinek. A, Marszczukowczyzna. Tak, jest taka miejscowość Marszczukowczyzna. Przyjeżdżałem przez Seronosy. Seronosy. Ktoś by powiedział tak, jak ja chciałbym pomysł, co znalazł. Saronosy, ale przyjeżdżałem przez Saronosy, Marszczukowczyznę. Nie czekacie. No, jakieś. Czy nagrywam, czy nagrywam? Tu rosną dolne, tu rosną kościelne. I to chyba wszystkie miejscowości, w których byłem. Było jeszcze parę planów, żeby pojechać rowerem pojeździć, to jest na przykład, nie wiem, Bielsk Podlaski, a to 2,5 godziny rowerem. Więc już ja rowerem tak daleko się nie wybieram, chyba że naprawdę będę miał naprawiony ciutnik józewski ten rower, to wtedy może tak. No tak, widzisz prawie, nie no, trzecią Podlasę zwiedziliśmy. Więc do tej pory to jedyny taki moje wakacje, gdzie z kimś coś pozwiedziałem. No. Bo tego są wakacje, żeby odpocząć, pozwiedzać. A! Przypomniałem się, jeśli w Warszykowie byliśmy i Grabówka. Hrynkowo, no, Sobolewo. Jak to naprawdę mówię, tyle miejscowości mi zwiedziliśmy, że ciężko mi jest to zapamiętać. No. Także jeszcze Sobolewo, Hrynkowo, Grabówka. No, zwiedziliśmy. I Warszyków. Cóż, może pod koniec filmiku zrobię taką listę, że będzie po prostu no. Wszystkie miejscowości, gdzie ja bym. Bo może ktoś się pomylił, może ktoś nie usłyszał i się pogubił tym wszystkim, co ja. No, wam, że te wakacje z przyjaciółką oceniam 9 na 10. Żeby nie robić, to byłoby naprawdę 10 na 10. Ale tak po raz pierwszy zajebiste wakacje było. Nie dość, że ze swoją kochaną przyjaciółką, to jeszcze aktywnie czas spędziałem, bo na rowerze, bo na pieszce. I odpoczynek. Wtedy coś nie ma. Tak się czuć. A jeszcze święta woda, niedaleko Warszykowa. No. Tak się czuć. Jakieś miejscowości pomyliłem, to będę wam tutaj pod koniec filmiku taki napis bez dosyć, jak no jak pod koniec filmu, jak dodacie jakiś film, to taki napis bez dosyć, to wam pod koniec filmiku wypiszę wszystkie miejscowości, możecie sobie przeczytać i zobaczyć i policzyć i w wielu miejscowościach był. A, i taki konkurs, kto obejrzy do końca tego filmiku, ja napiszę swoje miejscowości, ktoś dobrze policzy, dostaje serduszko pod komentarzem i przypięcie. No, także warto
oglądać czasem filmik do końca. No, 15 minut wam zajęłem, dobra, 15 minut, ktoś może miał przerwę w roboty, trzymajcie się ciepło, na razie, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczek i kliknijcie, że chcecie dostać powiadomienia. No. I teraz zapraszam was na taką mini prezentację, gdzie byłem. Trzymajcie się ciepło, na razie.